Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Filip Warlord Simozol, a razem ze mną jest Patryk Havosbryk. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jakub Jake Uziemba. Siemaneczko. Oraz Robert Seres Bilski. Cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie. I przed nami Fantasy LCS, czyli nasza szansa omówienia i pokazania wam przede wszystkim tego, na jakich zawodników się zdecydujemy, co wybierzemy i dlaczego taką, a nie inną strategię właśnie wybraliśmy. Czy mogę zaczynać już draft? Czy ktoś jeszcze chciałby coś dodać do naszego krótkiego wstępu? Zaczynaj. No dobra, wciskałem przycisk start draft. Czy chcę rozpocząć draft? Oczywiście, że chciałbym rozpocząć. I możemy wyruszyć w niesamowitą podróż, bo już w tym tygodniu zaczynają się LCS-y. Zaczyna Robert. Ja pierwszy zaczynam. Tak jest, czyli ja nie mam erki. No, najpierw się mamy nie 45 poczuli. Sekund jeszcze czekania chyba, tak? Dobrze. Zorientowani, tak? Najpierw jest faktycznie. Jest 45 sekund. Sporo ogólnie roszad było w zespołach i właśnie na czym w ogóle polega cały system LCS Fantasy? Mianowicie zawodnicy, grając, normalnie występując w rozgrywkach profesjonalistów, będą zdobywali punkty za kille, asysty, za to jak dobrze farmili i ogólnie za cały ich performance w meczach drużynowych. No i oczywiście te punkty będą także odejmowane, jeżeli będą notorycznie umierać, no i nie będą popisywać się prawdziwymi, najlepszymi placami. No i ta seria, nasza YouTube'owa, ma właśnie pokazać, kogo my obstawiamy, jakie mamy roszady. I od razu uprzedzając pytanie, czemu tylko 4 osoby? Tylko 4 osoby, żebyśmy mieli właściwie więcej możliwości wyboru, żeby nie było z tym żadnego problemu. No i każdy tygodniu mógł właśnie też zmienić zawodników w zależności od tego, jak sobie zespoły będą radziły. Dobra, to ja zaczynam. Zaczynamy od mida standardowo. Chyba najlepsza taktyka, bo mid zawsze najwięcej punktów zdobywa. Mamy do wyboru Bjergsena. To jest standard, najwyższy pick. Ale ja zagram pasywnie i tak jak dalej uważam, najlepszym midlanerem w tym momencie w Europie i bodajże jedynym, który jest poza Azją w stanie dorównać Fakerowi skillowo, co już nieraz pokazał, jest Febiven. Dlatego od tego zacznę. To teraz moja kolej. No, stawiasz mnie trochę pod ścianą, bo nie sądziłem, że jakby pokuszę się o Bjergsena, ale jak najbardziej biorę Bjergsena, jest to niesamowicie uniwersalny zawodnik i jednego można być pewnym. On na pewno nie nawali, tak? Najwyżej będzie siedział u mnie na ławce rezerwowych, najwyżej będzie tym zawodnikiem flexible, czyli tym graczem szóstym, który może być z innej pozycji. Więc jak najbardziej Bjergsen. No ja jako, że jestem jeszcze młody i jestem ideowcem, no to stawiam na Jensena i liczę, że pojawi się... Chwila. Pojawi się jego dobra forma z tego, co prezentował, gdy miał bana. I mam nadzieję, że to wróci właśnie, bo jest dobrym graczem i pozostaje tylko właśnie ta forma. No zobaczymy, ja w zeszłym sezonie postawiłem na niego i to nie poszło tak, jakbym sobie tego oczekiwał. Oj, Cloud9 w zeszłym sezonie. Mieli wzrok, mieli W letnim spisie zagrali bardzo ładnie. Ale mimo wszystko sądzę, że prawdziwi fani oczekiwali czegoś odrobinę lepszego. Może nie tyle co w letnim spisie, co w playoffach potem. W playoffach właśnie, no, dokładnie. A wiecie co, ja pójdę trochę hipstersko i też wezmę mida, ale... Na mida wezmę Alex Isia. Jestem ciekawy, co zaprezentują Renegades i liczę na ten zespół, szczerze mówiąc. Ja ciągle mam w uszach piosenkę Renegades, która pada w pło. I kolejny twój wybór, Kuba, jako że byłeś ostatni, to no teraz tak. Odwracamy i teraz ty pierwszy wybierasz A tutaj zawodnika. Sobie wezmę tego właśnie nie hipstersko, double lifta i tyle. No, ja ze względu na to, jakie posty postuje Wander na swoim fanpage'u, jaka atmosfera obecnie panuje w H2K, liczę, że Forgiven powtórzy sukces poprzedniego sezonu, gdzie był MVP któregoś tam splitu, nie pamiętam chyba dokładnie wiosennego. Czemu mi go ukradłeś? Chciałem wziąć akurat właśnie teraz. Ogólnie fajnie, że jest nas tylko czterech, bo mamy naprawdę spore pole do popisu i graczy jest tutaj cała masa, których moglibyśmy wziąć. Ja sądzę, że opcji trochę jest, ale przyznam szczerze, że sądzę, że Origin dalej będzie dominowało i dlatego wybieram Amazinga. Jeżeli chodzi o Europę, gdzie on spisywał się dobrze, jest na pewno pewnym junglerem i sądzę, że nie zawiedzie.
Dobra, to ja standardowo teraz na drugiej rotacji biorę topa, ale z racji tego, że zapewne wyczuwam, że nikt mojego toplanera nie podbierze, mojego czarnego konia, dlatego zdecyduję się na drugiego midlanera, którego wezmę na rotacyjną pozycję, czyli na flexa. Nie będzie to GBM, bo myślę, że to już jest przestarzały model, już zawodnik, którego czasy minęły, natomiast postawię na, uwaga, uwaga, nikt się tego nie spodziewa, Power of Evil. Tak jak mówiłem, drugi moim zdaniem najmocniejszy w tym momencie midlaner EULCS-ów i od razu biorę zawodnika z tej samej drużyny, czyli Nielsa. Już w poprzednim sezonie pokazał, że jest dobry, ale uważam, że jeszcze nie pokazał pełni tego, na co go stać. Musiał się oswoić z LCS-ami, co zajęło mu to pół roku. Na Worldsa grał całkiem porządnie, a teraz przyjdzie szczyt jego formy. Dobra, to teraz moja chwila prawdy. Jako, że już większość zawodników drużyny Team Solomon mi została wybrana, to ja po prostu wezmę Yellowstara. Niech będzie w mojej drużynie. To sądzę, nie będzie zły wybór. Ja zagram w tej rundzie trochę ryzykownie i patriotycznie, bo wezmę Kikisa, który w tym splicie będzie grał na topie. No i mam nadzieję, że się na nim nie przejadę, bo wiemy, jak to się skończyło przejście na topa w przypadku innego polskiego gracza Overpoła, ale... Kikis wcześniej na topie grał. Grał na topie. No właśnie i mam nadzieję, że właśnie... Kikis grał wszędzie, będzie mi trochę Kikis grał tylko top jungle. Overpoł chyba grał wszędzie. Chyba miał epizod na midzie jeszcze krótki. No dobra, to ja teraz sobie pozwolę wziąć Huniego na topa. Prezentował się ładnie. Zobaczymy, co w nowym teamie pokaże. No, nie jest Ameryka to może być większym wyzwaniem uzasadnione, dla niego. Ale zobaczymy. I jako pierwszy uderzę w team i zabiorę TSM. A co do samego Huniego, to sądzę, że drużynie może się faktycznie dobrze odnaleźć, ale w Ameryce chyba jest więcej dobrych top lanerów niż w Europie. Zobaczymy. No ja też mam zamiar postawić na europejskie. Ja mam zamiar postawić na europejskiego top lanera. I dżunglera, przepraszam. No i stawiam na Sven Skrena. Ze względu. Pochodzenia europejskiego, oczywiście. Bo podobały mi się jego całe występy w SK Gaming. Niestety ten team spadł, ale Sven Skren przez cały czas prezentował dobrą formę i myślę, że w tym splicie, w tym Dream Teamie TSM-u też to mu się uda zrealizować. To jest taki powrót Sven Skrena, bo po tej topie. Ta trochę ludzie postawili na nim krzyżyk, ale on podniósł, że jednak ciągle jest mocny. Ja muszę oświadczenie powiedzieć. O TSM. Marcin, ja cię bardzo przepraszam za to, co teraz zrobię, ale niestety ja dalej wierzę w to, że Rush w końcu zdominuje amerykańskie LCS i niestety wezmę amerykańskiego junglera zamiast ciebie. Bardzo mi przykro. Mam nadzieję, że nie będziesz zły. I od razu przejdziemy w supporta. A czemu Rush? Wśród supportów mamy ciekawy wybór, ale uważam, że dobiorę supporta do AD Carry, którego już wybrałem, czyli postawię na bottom lane Niers i Mighty i mam nadzieję, wierzę w to, że oni zdominują ten sezon LCS-ów. Rozsądnie. No ja nie mam żadnego AD Carry jeszcze, więc dobrze byłoby wybrać jakiegoś AD Carry, bądź też sprzątnąć zawodnika na flexa z jakiejś innej pozycji. Tylko kogo my tu mamy dobrego? Nie za bardzo mamy kogo. Jeżeli... Nie ma nikogo dobrego. No wszyscy są niby dobrzy, tak? Ale brakuje tej kropki na D. Ja bym postawił jednak na... Dobrze, Rekles. Rekles będzie tutaj dobrym wyborem. Jednak jest to ciągle świetny zawodnik, ciągle uważany, że już nie za to złote dziecko i nowa nadzieja Europy, ale na pewno ten, który nie zepsuje i ten, który będzie w stanie zdobyć sporo punktów. No i wracam po raz kolejny teraz do Europy i wybiorę swojego flexa i tutaj stawiam na Pepinero, czyli teraz X Pepi. No uważam, że Giants ma nawet nawet solidny skład i to już drugi raz już kogoś ukradłem, a? Kurde. Wprawiony. Potem transfer no będziemy robić. To ja sobie teraz pozwolę wziąć chyba Jankosa z powodów trochę patriotycznych,
ale tak, żeby ukraść trochę. No, ciekawy wybór. Jestem ciekawy właśnie, jak sobie Marcin poradzi w tym splicie. Drużynę ma mocną, no, ale wielką niewiadomą jest sama forma Europy, tak? Więc tutaj wszystko się może wydarzyć. Tak. I teraz co do tego. Znaczy wielką niewiadomą któregoś... jest nowa meta, bo tu się naprawdę dużo dla junglerów zmieni. Mhm. Chciałem wybrać któregoś supporta, ale nie ma, kurczę, takiego prostego wyboru. W ogóle jakiś ten draft wydaje mi się bardzo skomplikowany. Ale chyba wyjdę po prostu i wezmę Afrumo i zobaczymy, co on pokaże. Też odpadło mu duo z Double Liftem. Zobaczymy. No jest jakaś szansa, możliwość. Ja uważam, że H2K mocno będzie w tym splicie grał właśnie pod botlane, czyli pod Forgivena, i myślę, że umożliwi to mój umożliwi mu to mój support Vander. Dobra, ja aktualnie przeglądam, jak wygląda pierwsza kolejka tych niesamowitych rozgrywek, żeby jakby pod tym względem wszystko sobie elegancko ustawić. I sądzę, że dobrym w związku z tym wyborem będzie Wild Turtle na zawodnika Flexa. Ma on swoje możliwości, na pewno nie jest złym graczem i jestem przekonany, że będzie dobrze, nie dość, że farmił, to jeszcze połapie killer, więc dużo punktów będzie. No i mam nadzieję, że w tej pierwszej kolejce naszego fantasy LCS wygram. Okej, okay, to teraz tak. Trochę słów odnośnie mety, bo już tutaj napominałem odnośnie zmian w mecie. Co jest ważne, pojawienie się Rift Heralda, co daje niesamowite możliwości snowballowania górnej linii, czego nie było wcześniej, praktycznie cały sezon piąty. To byli top lanerzy, którzy rotowali na bota i na tym się opierała gra top lanera, nie na tym, że ma zdominować linię, tylko na tym, że ma zrobić coś w skirmiszach 3v3, 4v4. W tym momencie Rift Herald daje niesamowite możliwości snowballowania topa. To daje nam mniej więcej tyle, że dobry top laner, który jest mocny na linii, jest w stanie wygrać samodzielnie dla swojej drużyny. Dlatego tutaj się skupię na top lanerach. Wziąłem Wanderweera, ale to jest wybór tylko na dwa pierwsze mecze, na dwa pierwsze tygodnie, ze względu na to, że Splice ma bardzo proste mecze. Tam jest Vitality, to jest jedyny ich ciężki przeciwnik. Tak mają Rokkad, Elements i Unicorns of Love, które moim zdaniem są przeciętne. A dlaczego tak wziąłem? Dlatego, że moim głównym wyborem na top lane będzie Atom, nowy top laner Giants Gaming, który ma niesamowite zagranie na solo queue. Obserwowałem go trochę. Jednak uważam, że gra on trochę zbyt agresywnie i to może być jego problemem na samym początku. Musi on się zapoznać z poziomem LCS-ów i dlatego daję mu te pierwsze dwa tygodnie, żeby się zapoznał. Będę go trzymał jako zawodnika rezerwowego, a na trzeci tydzień podmienię go już z Wanderwerem, kiedy Splice będzie miał o wiele trudniejszych przeciwników. Wow, zaskoczyłeś tutaj, naprawdę nie spodziewałem się, że jakby kompozycję swojego zespołu powiesz, że to Atom będzie tym, który faktycznie się wykaże. No, dla mnie to jest duże zaskoczenie, że tak otwarcie o tym powiedziałeś. Co jeszcze muszę wybrać? Zespół. Jak najbardziej zespół. Na kogo postawić? No sądzę, że Origin w tym wypadku. No, ja nie mam tych zaskoczeń, tak? Ale sądzę, że Origin na pewno nie będzie gorszy niż rok wcześniej, że to będzie ciągle ta topka europejska. No i mam nadzieję, że na tym przekonany się nie przejadę. Nawet mogą być najlepsi. No jako już właśnie Svenskeren, myślę, że tutaj może być bardzo ryzykowny, no to postawię na mojego rezerwowego dżunglera na Spirita z Fnatic i sądzę, że on właśnie też przez pierwsze jeszcze tygodnie może mieć takie problemy lekkie z asymilacją, ale grał bardzo dobrze i wydaje mi się, że w tym splicie też będzie jednym z tych lepszych zawodników właśnie Fnatic. Ciekawy wybór. Sam jestem ciekawy, jak właśnie koreańscy zawodnicy po raz kolejny po Europie. Bola. No dobra, ja teraz wybieram Flexa i wezmę sobie Soaza, bo myślę, że może pokazać. Wydaje się bardzo zdeterminowany ostatnio. I pierwszego alta, nie mam żadnego specjalnego pomysłu, jak to rozegrać. Zabierz coś, co twoim zdaniem będzie mocne. No, dzięki za radę. Wezmę sobie na alta na przykład Team Fnatic i myślę, że to jest najlepszy wybór, bo zawodnicy, no, nie wiem. Nie widzę jakiejś specjalnej przewagi jednego nad drugim, szczerze mówiąc. No jako iż trochę z zawodnikami nie wiem bardzo co wybrać, to weźmiemy sobie jakiś zespół i to będzie... Wydaje mi się, że
że może H2K, bo według mnie mają szansę, na pewno będą w top 3 Europy i jeśli Origin zagra trochę słabiej, to myślę, że mają nawet to szansę na te top 1. Ja z kolei zdecyduję się na Flexa w postaci Pobeltera, ponieważ sądzę, że jest on bardzo mocnym zawodnikiem, no i zwłaszcza cała drużyna Immortals, tak, w połączeniu z tymi renegatami z Europy, czyli Hunim i Reignoverem, no i razem z właśnie Wildartem, z Adrianem, ten Pobelter będzie stanowił bardzo mocny zespół i czasami na pewno będę mógł z niego skorzystać, gdy właśnie Bjergsen będzie grał na te mocniejsze zespoły, tak, więc jak najbardziej to będzie Pobelter. Ja wybieram. No pora wybrać drużynę, tutaj mi trochę przeszkodziliście odnośnie Europy. W sensie ja dalej uważam, że top 3 Europy to będzie Origen, Giants i H2K. Giants jest wolne. Tak, wiem, że Giants jest wolne, ale wiem też, że nikt z was nie weźmie Giantsów, więc a ja zawsze mogę ich podmienić. I tak jak wcześniej mówiłem, uważam, że ta drużyna może mieć na początku moje problemy ze względu na Toma i Koła, którzy się muszą zapoznać z LCS-ami. Ja zaryzykuję na razie na drużynę i wezmę kota w worku, aczkolwiek uważam, że to jest drużyna, która może zdominować amerykańskie LCS-y, czyli inwestuje w Cloud9. To jest dużo zależne oczywiście od tego, jak będą sobie radzili Jensen i Rush. Tak jak mówię, kot w worku. To śmiesznie nazwałem. No, odważnie. To ogólnie masz, Robert, takie bardzo wybory, że albo się uda wszystko, wtedy będziesz zwycięzcą, albo się nie uda nic. No, trzeba iść po zwycięstwo. Nie można tutaj się zastanawiać nad jakimiś ewentualnościami. I teraz Flex, i to jest ciężka sytuacja. Jak mówiłem, GBM już odrzuciłem, Topa i Mida mam już zajętego, nie mogę dodatkowego wziąć. No i wątpię najbardziej, czyli jungler, AD Carry, support. Najbardziej się zastanawiam nad junglerem, czy Rush sobie poradzi, dlatego chcę zainwestować w drugiego junglera, a moim drugim wyborem do dżungli będzie nim nie kto inny jak Cole z Giants Gaming. Ambitny wybór. Ja się w ogóle zastanawiam, że nikt jeszcze nie wybrał Remilly. W ogóle nie wiem, czy widzieliście, ona ma zdjęcie tutaj dodane, a ona była jednak tą zawodniczką, która starała się kryć swój wizerunek, żeby on tam jakby nie wyciekał i żeby nie było tych centralnych najazdów kamery na jej twarz i tak dalej, tak? To było, co jak to jest jednak osobą transpłciową. A jednak do gry została dodana, a nie wszyscy zawodnicy z tej czołówki są tutaj obecni, więc jest to dla mnie pewnego rodzaju zaskoczenie. Dobra, ale co do kolejnego wyboru. Wydaje mi się, że skupiłbym się na jakimś topie. Ale kogo by to wybrać? Wszyscy już podebrani. I mało jakby opcji. Może XPK. Amazing sądzę, że będzie się dobrze spisywał. Chyba, że jednak mam dokończyć ten duet Pobelter i Reignover. Tak, żeby po prostu było. Po raz kolejny, żeby się trochę ubezpieczyć, no to wydaje mi się, że jeśli Kikisowi to nie wypali, no to Cabo Chart może być tym jednym z tych właśnie, którzy trochę lepiej pograją w tym splicie. Ciekawy wybór. No dobra, to ja teraz ostatnich dwóch altów wybieram. Pierwszy będzie Sneaky, gdyż wierzę trochę w Cloud9, ale Nie na tyle, żeby po zeszłym sezonie, nie na tyle, żeby wstawić ich do swojego głównego rosteru. I tak, by the way, jako że alty to jest często albo rozgrywka jakaś strategiczna, albo po prostu bierzemy kogo lubimy, to ja na ostatniego alta, bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, wezmę Remilię. I nie ma to specjalnego uzasadnienia, po prostu ją lubię, siedzę od Jezus Maria i od długiego czasu i myślę, że może pokazać też coś, by the way. No ja ogólnie bym wybrał jeszcze kogoś na mida, ale już nie mam wolnych slotów, więc w najgorszym wypadku po prostu wymienię Pobeltera później, w przerwie. Kogo ja tutaj mam do wyboru jeszcze? Supportów jest na pewno dużo. Dookoła nich mógłbym się jakby skupić. No ja myślę, że postawię teraz na Pigleta, dlatego bierz supporta, jeśli chcesz. Proszę bardzo. Więc też wybrać tego Pigleta, a ja z kolei, co ja mogę tutaj wybrać? Bo czy ktoś na topie został taki interesujący, kto faktycznie może stanowić o sile całego zespołu?
No w Gamusa akurat nie wierzę, tak? Nie jestem wielkim zwolennikiem jego talentu i nie sądzę, że to on będzie tym, który poprowadzi drużynę Fnatic do zwycięstwa. Na pewno graczem złym nie jest, ale nie sądzę, żeby był tym, który sprawi, że ta drużyna po prostu wjedzie z buta i wygra cały split. Więc już za ciosem po prostu wezmę kolejnego zawodnika drużyny Immortals i będzie to Adrian. I zostałem ja ostatni. No, będziecie się ze mnie śmiali, ale ja dalej wierzę w Giants i biorę Adriego. Prawidłowo. Sądzę, że to jest bardzo dobry wybór, bo też moim zdaniem istnieje bardzo duża szansa na to, że właśnie Adri sobie poradzi. Ja tutaj jeszcze mając chwilę przerwy i oczekiwania zaraz porównamy zespoły. Chciałem już automatycznie jednego zawodnika zmienić, bo mi się nie do końca podoba. Mianowicie biorę sobie na rezerwę biorę sobie X-Packę. Stwierdziłem, że jednak zamiast Poplitera on będzie tutaj o wiele fajniejszym wyborem, a możliwe istnieje taka szansa, że w splicie zagra ten jeden czy dwa mecze i wtedy może się okazać, że właśnie ten wybór będzie bardzo, bardzo dobry. No tak, to co, mamy dwa pierwsze tego, mamy pierwszy tydzień i... Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. Pierwszym meczem naszego będzie moja drużyna, Warlorda C, przeciwko zespołowi Havosa. Póki co wstępna analiza jakby daje mi przewagę, no ale może się wiele, wiele zmienić, tak? Spokojnie, spokojnie, Filipie. Tak bardzo interesujący jest pojedynek na midzie, zwłaszcza, gdy mamy Bjergsena kontra Jensen. Czy gracze występują w jakichś wspólnych rozgrywkach? No, nie za bardzo. Origin H2K na pewno, tak? To tu może mieć wpływ jakaś taka bezpośrednia jakby rywalizacja, ale w tych miejscach, w których ja wybrałem zawodników amerykańskich, ty wybrałeś europejskich i odwrotnie. Więc... I Origin z H2K grają. Chociaż nie, jest to jeszcze Fnatic H2K, tak? Jeszcze jest ta opcja. Ewentualnie albo Reckless, albo Forgiven, ale tutaj obaj zawodnicy to po prostu klasa światowa i jestem przekonany, że pokażą się z jak najlepszej strony. Chyba najciekawszym w tym meczu jest fakt, że mówię, Origins H2K grają ze sobą w drugim meczu pierwszego tygodnia. Mm-hmm. Więc będziecie mieli bezpośredni pojedynek. Ogólnie cała właśnie ta seria, którą zamierzamy prowadzić, omawiać mecze, dyspozycje graczy, jak sobie poradzili, będziemy co tydzień to robić, abyście mieli przegląd tego, jak na to wychodzi, czy lepiej wychodzi, nie wiem, Filipowi, Robertowi, czy jednak Kuba bądź Patryk radzą sobie tutaj lepiej. A co do naszego drugiego meczu, na waszego jakby pierwszego, przewagę według wstępnych statystyk ma zespół Kuby, no ale jest to bardzo symboliczne 6 punktów. No i wiadomo, jeżeli na przykład Rush z Cloud9 poradzi sobie świetnie w dżungli, to jak najbardziej będzie miał tutaj przewagę Robert, no ale z kolei jeżeli nasz polski reprezentant LCS-a, czyli Jankowski, będzie tym numerem jeden, no to może się okazać, że jednak wybór na naszego polskiego, może nie rodzynka, no ale jest tych Polaków mniej niż więcej w tych LCS-ach, był tutaj tym wyborem dobrym. Swoją drogą widzę, że praktycznie wszyscy wybraliśmy innego flexa. Czym się kierowaliście, wybierając takiego, a nie innego flexa? Patryku, ty zacznij, bo masz Pepinero. No, uznałem, że to jest bardzo ciekawy zawodnik, który już w poprzednim sezonie pokazał, że potrafi grać na bardzo wysokim poziomie. No i gdzieś tam może być alternatywą, jeśli moi gracze nie będą sobie radzić lub będą sobie radzić słabiej. To wydaje mi się, że tak jak Robert cały czas wspominał, że mocno wierzy w Giants, tak samo ja też trochę tam gdzieś wierzę w Giants, że one będzie tym czarnym koniem rozgrywek, bo nikt, mało osób, bo nie powiem, że nikt na nich stawia. I Giants, wydaje mi się, że jeszcze te pierwsze tygodnie mogą być może troszeczkę trudne, ale później się rozkręcą, tak jak już większość zespołów, może oprócz takiego Origin, kiedy gracze już grają ze sobą troszkę dłużej, i H2K, gdzie po postach Vandera, tak jak już wcześniej wspominałem, bardzo dobrze im dopisuje atmosfera. Dlatego myślę, że Giants może być taką właśnie trzecią siłą, może nie trzecią, może czwartą siłą europejskiego LCS-u. A ty, Robercie, bo widzę, że postawiłeś, no, co jak co, można powiedzieć, na dwóch najmocniejszych europejskich midlanerów, czyli Febiven oraz Power of Evil. I dlaczego właśnie Power of Evil na tym flexie? Czy nie boisz się, że jednak będzie, nie wiem, za mało farmił, że będzie musiał właśnie więcej pomagać drużynie na liniach i dzięki temu nie będzie ani Kiri, ani tych zabitych minionów? Czy
jednak wierzę, że pokaże tą kropkę na i. Pamiętajmy też, że przede wszystkim przede wszystkim asysty też się wliczają, natomiast uważam, że teraz, w momencie, kiedy Peke został tak jakby trenerem drużyny Origen, on może mieć duży wpływ na playstyle właśnie Power of Evil, a jednak, znaczy oni ogólnie już mieli wcześniej zbliżony playstyle, ale pamiętajmy, że ten typowy Peke to jest osoba, która do 15-16 minuty siedzi na linii i cokolwiek by się nie działo, niech inhibitor umiera na bocie, on się nie ruszy z tej linii, on będzie farmił i dopiero w tym momencie gdzieś 15-16 minuta zaczyna rotować, rzucać ten trzeci bieg i zdobywać te kile dla drużyny. Okej, czyli Power of Evil dlatego, że uważasz, że to względem drużyny tej z poprzedniego sezonu, że ta wymiana XPK właśnie na Power of Evil jest dobrym wyborem i to on będzie tym zwieńczeniem twojego zespołu. I okej, Kuba, teraz do ciebie dochodzimy. Ty masz z kolei top lanera, tak? Mieliśmy wcześniej midlanera, no i teraz mamy top lanera w twoim wykonaniu, Soaz. Ty sądzisz, że właśnie ta linia będzie teraz górna, o wiele ważniejsza w tych meczach, że taki flex, a nie inny? Wiesz co, złapałem się trochę na mowę Roberta tutaj, to raz. I poza tym chciałem mieć właściwie po prostu element Origen jako taki, bo oni pokazali sporo w poprzednim sezonie i myślę, że teraz mogą też ruszyć z grubej rury. Okej, to teraz ja powiem jakby, dlaczego ja wybrałem Wildartla na mojego flexa, który jest z kolejnej z pozycji AD Carry, ponieważ uważam, że AD Carry to jest taka rola, która koncentruje się na zabijaniu, tak? Często właśnie gracze, którzy dobrze płodzili mecz, mają tych killi dużo i bardzo istotnym elementem każdego AD Carry jest po prostu farmienie. Farmienie, za które są dodatkowe punkty, za które są dodatkowe możliwości, jeżeli chodzi właśnie o zespół i sądzę, że on będzie właśnie tym istotnym elementem, który będzie wieńczył całą moją kompozycję. Dlatego właśnie było to pytanie, bo zastanawiałem się, czy ja mam po prostu jakąś inną wizję, że jako jedyny wybrałem tego AD Carry. No ale widzę, że wy macie bardzo silnych zawodników, tak? No Pepinero, Power of Evil i Soaz, no to są jakby najlepsi gracze z najlepszych i z pewnością pokażą nam dobre umiejętności już wkrótce. Więc pozostaje nam po prostu czekać na ten pierwszy mecz, na inaugurację sezonu LCS. No i jestem przekonany, że już wtedy będziemy mieli pierwsze odpowiedzi, które drużyny są mocne, które faktycznie pozytywnie nas zaskoczyły, no a które zespoły z kolei no, nie sprostały naszym oczekiwaniom, bądź może potrzebują właśnie tych dwóch, trzech kolejek, żeby się rozgrzać i zobaczymy, co z tego po prostu wyniknie. Chciałbym także w imieniu tutaj naszym wspólnym podziękować wszystkim nas oglądającym, zaprosić także samemu do spróbowania Fantasy LCS. No i dziękujemy za uwagę. Pamiętajcie, aby pozostawić symbolicznego lajka na profilu No Mercy oraz profilach tutaj chłopaków na Facebooku, czyli Seresa, Havosa. I ty, Kuba, masz jakiś fanpage? Nie. Więc może w przyszłości. Jeszcze mój Warlord C też jak najbardziej bym podziękował za ewentualne polubienie. No i dziękujemy za uwagę. Możecie się jeszcze panowie pożegnać. Trzymajcie się wszyscy. Cześć. Do zobaczenia, zapraszam na stream.